Dlaczego jeszcze nie osiągnąłeś sukcesu? Powodów może być wiele. Dzisiaj przedstawię Ci jeden wynikający ze schematów podświadomości i przedstawię Ci go na podstawie historii. Wyobraź sobie Adriana, który ma 8 lat i ma ojca alkoholika i codziennie w jego domu wynikają z tego względu różne awantury i pewnego dnia ojciec Adriana mocno pobił matkę pod wpływem. Matka trafiła do szpitala w stanie krytycznym na wiele miesięcy i ledwo przeżyła, a Adrian to wszystko obserwował zapłakany pod kocem. I bum! Teraz to zdarzenie ma wpływ na resztę życia Adriana. I zobacz, Adrian ma teraz 25 lat i trenuje pływanie. Na treningach idzie mu super, ale podczas zawodów, gdy wchodzi na słupek i ma skoczyć, to ogarnia go paraliż. Nie jest w stanie powtórzyć czasów, które robi podczas treningów. I to nie jest zwykła trema, bo to trwa latami. I teraz pytanie, jaki jest powód? Podświadomość zapamiętała, że kiedy dzieje się coś ważnego w życiu Adriana, no to nie da sobie rady, tak? Bo jakby nie obronił matki przed ojcem. Więc lepiej jest uciec i nie ryzykować kolejnego bólu. No i teraz to przekłada się na jego wyniki sportowe. Bo gdy bierze udział w ważnych zawodach, to ogarnia go podobny strach, który czuł podczas pobicia jego matki. No i ma w sobie przekonanie, że w bardzo ważnych momentach jest za słaby, by cokolwiek zrobić i znowu sobie nie poradzi. No i często wiele podobnych schematów jest właśnie u osób z DDA.